Pszczyńskich, rodzina jakich wiele. Poznacie ją na co dzień, poznacie ją w niedzielę. Rodzina Moszy Pszczyńskich, jak wiele innych rodzin. Poznacie ją w niedzielę, poznacie ją na co dzień. Otwórzmy więc ich drzwi, zajrzyjmy im do wnętrza. Tu tyle różnych spraw na warstwie się nie spiętrza. Rany boskie, rany boskie w zasadzie. Cicho, Grzegorzu, wszystkich pobudzisz, no. Śpi jeszcze wcześniej. Ale ty się zastanów, co mówisz, jakie wcześniej. Muszę natychmiast wstawać. Dlaczego ty mnie nie obudziłaś? No dobra, policzymy się jak wrócę. Nie golę się, nie myję, nie ubieram, tylko pędzę do roboty i to na oślep. Cały mój zakład tylko czeka na to, żebym się spóźnił. Już widzę, jak wszyscy stoją w oknach i zacierają ręce. Wszystko można robić w tej mojej robocie, tylko nie można się spóźniać. Do niej, no. No, za jedno spóźnienie obcinają pół pensji, za dwa całą, a za trzecim razem trzeba dopłacać. Pół pensji? Z odsetkami za zwłokę. To jest bardzo chytrze wymyślone przez księgowego Kfokę. Dzięki temu systemowi spora część załogi utrzymuje w zasadzie, no, resztę, prawda? Samofinansowanie to się nazywa. Pan Kfoka zamierza to opatentować jako projekt, no, rdzennie polski, który doskonale zdaje egzamin w japońskiej firmie, ale ty mnie nie zagaduj, bo będziecie w tym miesiącu wyjadać kit z okien zamiast kaszy, kartofli, makaronu i tak dalej. Sama wiesz najlepiej, że dzięki mojej pracy nasza stopa życiowa wyraźnie się podniosła. A tam dziadek Jacek i tak wyjada kit z okien. No tak, ale nie stanowi to jego podstawowego wyżywienia jak kiedyś. Teraz nie żywi się tym kitem, tylko dojada, a to jednak jest, no, spora różnica. Co innego żywić się, a co innego dojadać. Dojadanie jako takie nie jest konieczne, a żywienie tak. Ale ty mnie nie zagaduj, no, bo będziecie w tym miesiącu... Wyjadać kit z okien. Żeby kit, żeby. Wy będziecie w tym miesiącu gryźć trawę. A ty? A ja będę jadł w stołówce na kredyt, a trawą będę sobie tylko właśnie dojadał. Trawa doskonale nadaje się do dojadania, chociaż w wypadku krowy stanowi ona jej podstawowe wyżywienie. Nawiasem mówiąc, zupełnie tego nie rozumiem. Jak można żywić się trawą? Przecież cicho! Przecież to jest śmieszne w zasadzie, ale ty mnie nie zagaduj, bo w tym miesiącu będziecie żuli ziemię. Idę. To może przynajmniej załóż spodnie. Gadam gówno, nie mam czasu. Oj, gdybyś tyle nie gadał, to już dawno umyłbyś się, ogolił i ubrał. Zrobiłeś się na starość okropnie gadatliwy. To ja. No ty. To nie jestem tego pewien, ale wydaje mi się, że ty mnie chcesz obrazić. A skąd? Stwierdzam tylko fakty. To ja, gadatliwy. A z czego ty wyciągasz takie wnioski? Usiłuję ci spokojnie i w dużym skrócie wyjaśnić, co się stanie z tobą i z całą resztą tej cholernej rodziny w momencie, kiedy stracę pracę. Posługuję się konkretnymi przykładami, które mają za zadanie uzmysłowić tobie i całej reszcie, która zresztą spokojnie chrapie, podczas gdy ja śpieszę się na łeb, na szyję do roboty, w której, jak już powiedziałem, panuje system samofinansowania się poprzez potrącanie odcinków pensji tym, którzy spóźniają się do pracy, która z kolei polega na tym, że się w niej można, no, wszystkiego w zasadzie spodziewać i dopuścić, z wyjątkiem spóźnienia się do niej. A ty za zu, za zu, za...
Zarzucasz mi gadulstwo i to związane z moim rzekomo podeszłym wiekiem, który oczywiście nie jest bynajmniej podeszły jak choćby twój. Ot, cały problem. No ja tego nie rozumiem. Ty taka jesteś głupia, czy nie słuchałaś? A słuchałam do momentu, kiedy powiedziałeś, że posługujesz się konkretnymi przykładami, a potem się pogubiłam, no przestałam rozumieć, aż wreszcie postanowiłam dalej nie słuchać, żeby najprawdopodobniej nie zwariować. Bardzo słusznie. No, naprawdę? Naprawdę. A, i dobrze zrobiłem? No pewnie, że tak. Czy ty naprawdę myślisz, że dobrze jest mieć nienormalną żonę? No nie wiem. No to znaczy, bardzo trudno powiedzieć. No nie jest dobrze, ja ci to mówię. Taka nienormalna żona doda co do kotleta trucizny i już, no... Cię nie ma w zasadzie. Albo wsypie ci arszeniku do zupy i też już cię nie ma. No i wreszcie dźgniecie z nienacka i od tyłu nożem kuchennym i padasz jak w zasadzie mucha. Poza tym przez cały dzień taka nienormalna żona wygaduje same głupoty. Także samemu można oszaleć. No, jak więc sama widzisz, na konkretnych pierwszych lepszych przykładach przy nienormalnej żonie nie można ani sobie pogawędzić, ani zjeść, ani się odwrócić. Ale ty mnie nie zagaduj, no, bo ja się spóźnię do pracy. I to przez ciebie, Marylu. Idę, wracam po robocie jak zwykle. Ale Grzesiu! Co? Grzesiu, ty dzisiaj nigdzie nie idziesz. Co? No... Ani ty, ani nikt inny dzisiaj nie idzie do roboty. A dlaczego? Co? Jest strajk generalny, rewolucja, stan wojenny, co? No, zimno. Co, z powodu mrozu, tak? No przecież mamy lato i w zasadzie cholerne upały. Czy ty przypadkiem nie jesteś sytuknięta? No nie, Grzesiu, no. Po prostu dzisiaj jest sobota. Sobota? No sobota. To dlaczego ja wstaję jak głupi do roboty? To, czy możesz to jakoś wytłumaczyć? Ty to jasne cholery, nawet przy sobocie musisz się tak wyzierać. Tatuś, jak sobie chce tatuś pofilozofować, to niech tatuś zamknie się w ubikacji, a nie ryczy nam tu kurde do łka. Nie ryczy. To tatusiowi ślina na język przyniesie, bo wszyscy mają wolną sobotę. Śpią kurde do oporu, tylko nas je budzi bez powodu. No, nie, ja nie mogę. No chyba po tobie tak gadają. Cicho! I Maurycy. To. Kretynie. No właśnie, nie. O ton, no, albo nawet czy dwa, trzy tony ciszej, no dotyczy to nie. Także ciebie, Marilo. Masz taki piskliwy głos, że obudziłabyś niedźwiedzia zimowego śnu. A ja myślałam, że ojciec jest głuchy. No cię myliłaś, jak zwykle, krótko mówiąc. Ona niech cię, mówiąc, ona niech nie piszczy, a on niech nie liczy. Słusznie. Dajcie psiakowskę, spać serce mu człowiekowi, bo jest w sobocie. No, oni też, podobnie jak ty, uważają, że dzisiaj sobota. No bo jest. Przepraszam. Co? Bo jest. No śpijcie. Ty się połóż, Grzegorzu. No dzisiaj możesz pospać nawet do obiadu. Ale wykluczone. Na pewno już się nie położę i to właśnie z tego powodu, że mamy sobotę. No przecież nie idziesz do pracy. No do pracy nie, ale spać nie będę. Wy też nie będziecie zaraz i wszystkich w cholerę obudzę. No. Tylko po co? Maurycy chrapie jak małe dziecko, chociaż ma już pod 50. Dziadek Jacek świszcze nosem przez sen, czego normalnie zupełnie nie potrafi zrobić. O, jest tak miło i rodzinnie. Po co ty chcesz burzyć tę sielankę? Sielankę? Tak, już ja wiem po co. Wstanaż! Łamacie kuchenie! Łazić z wyra! Co, pali się? Ale nic się nie pali! No to po co się tak drzeć? Jakby się paliło, to inna para kalorii, prawda? W niezapomnianym roku 1904 zapalił się barak naszego sztabu generalnego, a wtedy cała nasza kompania tak się darła, że nie było komu gasić. No, od baraku dowództwa zajął się ten magazyn, a od magazynu latryny, od latryn baraku. Raki, żołnierskie, prawda, a my darli się jako pętanie aż do końca całego pożaru i jeszcze dodatkowo 3 godziny potem już na pogosie lisku. Właśnie to mi się akurat śniło pewnie, dlatego, że zaczynałem w kaluszach. Tak, i to w moim. No dlatego mówię, że co innego pożar, a to i co innego para kaluszy, prawda, czas praski po wszystkim. No, rozbudziłeś mnie, już teraz nie zasnę ze chińskiego boga. No to mi właśnie chodziło. Tylko jeden
ten Maurycy jeszcze śpi. No, no ja mu zaraz włożę patyk do nosa. No i się złoży. Ale nie mam patyka, no może Kaluś mu włoży, co? Jakby tak, albo nie. Włożę mu do nosa kawałek papieru i podpalę, no. No tak. Kiedy będzie wciągał powietrze, zachłyśnie się dymem i się obudzi. No wątpię, wątpię. Może zacznie mu się wydawać, że pali papierosa i wciąga tym nosem dym. Tak. No nie, on się w tym, on się w ten sposób nie obudzi. No dobrze, no może rzeczywiście początkowo nie, ale kiedy ogień dojdzie mu do samych nozy drży, a ja jednocześnie zacznę się drzeć tak jak wtedy w 1904, prawda? Wreszcie coś z tego zrozumie i otworzy oczki. No. Ja nie śpię, słyszę was. Otwórz oczy i wstawaj. A ja jak będę chciał. I jak ty się w zasadzie odzywasz do rodzonego ojca? Mówię, że otworzę oczy jak będę chciał. A ponieważ mi się nie chce, nie otworzę. Nie otworzę, wcale nie chcę tatusia, tatusiu obrazać. A kiedy będziesz? Kochany tatusiu. Kiedy będziesz chciał? Jak mi się przestanie chcieć, nie chcieć. No to może mu podważyć powieki śrubokrętem. Co jak myślisz? No, no chłopak jest najprawdopodobniej grzeczny, tylko śpiący i niechcący. Prawda? Słyszałam, że młodzi ludzie mają mocny i długi sen. No ale przecież on nie śpi, przecież z nami rozmawia. A jeszcze o niczym nie siadzi. A i się jeszcze się wymądrza. A niech śpi, najwyżej nie pojedzie z nami na piknik. Na piknik? Jedziemy na piknik? No, widzicie, jak szybko wstał, no. To idziemy. Ale zaraz, no. A co to jest piknik? Ja to odpowiem. Na wielu rzeczach się znam, ale na piknikach znam się naprawdę, no. Po prostu trzeba wyjechać za miasto, prawda, i zjeść tam to, co by się zjadło w domu, gdyby się, prawda, za miasto nie wyjechało. A, to ja myślałam, że to coś trudniejszego. No, ale w domu jadamy przy stole, a na pikniku na trawie, na mchu, prawda. Tak, na kamykach, słowem, gdzie popadnie, no. Są pikniki francuskie, prawda, angielskie i niemieckie. Tak, a czym się różnią w zasadzie? One się różnią po pitku. Czym dziadku? Popitką! Popitką, no mówię, no. Kretynie! Popijają jedzenie winem, Anglicy łyski, a Niemcy tu pitką. No dobra. Dobra, nie będziemy jak małpy naśladować czyichś zwyczajów. Jesteśmy na razie Polakami i w zasadzie będziemy popijać wódkę. Kupimy po drodze w monopolowym ze 3-4, no 5 może butelek, żeby potem nie latać. I pójdziemy na przystanek autobusowy. Następnie, tak jest, wsiądziemy do autobusu i dojedziemy nim aż na te pętle. Tam zrobimy sobie ten cały zasmarkany piknik. Może będzie na tej pętli jakiś daszek albo ławka. Dobrze to tatuś wykombinował. My z kolegami zawsze szukamy jakiejś ławki i kawałka daszku. Tylko żeby po francusku. Winko tur pijemy. Tak, a my po polsku. No i dobrze, ja wolę. Powiedz nam, Marylko, co byśmy jedli w domu, gdybyśmy w domu jedli, a nie jechali na piknik, gdzie zjemy to, co w domu. Żołądek. Policie żołądek? No nie, no, żołądek zaplanowałam na dzisiaj. Nic nie mówiła. A, bo to miała być niespodzianka. Jak wiecie, wczoraj na obiad była kura. No, palcie widzieć. No więc, to poszłam do sklepu po kurę, a tam w chłodni tyle kur, że można dostać oczopląsu. Ale go nie dostałam, a wręcz przeciwnie. Przepatrzyłam wszystkie kury pod kątem żołądka. Po prostu w każdą wkładałam rękę i orientowałam się, czy ma żołądek, czy nie. No, 99 nie miało, nie, a setna miała. Aż sobie odmroziłam palce, ale przyniosłam do domu i kurę, i żołądek, który widocznie zapomnieli z niej wyjąć, no. I wczoraj zjedliśmy kurę, prawda, a dzisiaj mamy jej żołądek, no. Bo ta nasza kura miała właśnie żołądek, a nie jak inne, które go nie miały. Najprawdopodobniej zupełnie. Jeden,
Jeden? No jeden, no, jeden, a coś żołądek? Ty myślał? Jedna kura to jeden żołądek. Dwie kury, dwa żołądki. A sto kur to sto tych żołądków. I tak dalej do miliona, ale na tym nie koniec. To, ale no jeden? Jeden. Jeden? To przecież my się tam popijemy na głodniaka. Pół litra wypada na pusty żołądek w zasadzie. No, no, tak, no, tak nie może być. Ale tak nie może być. Ale Grzesiu, ja mam pomysł. No. No. Powinniśmy zjeść ten żołądek, prawda, ustami naszego przedstawiciela, czyli delegata, no, który go już bez ryzyka popije wódeczką, prawda? Tak. A my popatrzymy i wrócimy następnym autobusem, prawda? Tak. A tego delegata się przeniesie do domu i rzuci się go na posłanie. Dobra myśl, w zasadzie dobra myśl. To ktoś się zgłasza na ochotnika. No co, ty Maurycy? Nie, Maryla? Zobaczcie. Dziadek? Dziadku, co wy tak? Co wy się tak na mnie patrzycie? No czas praski, po wszystkim... Poznacie ją w niedzielę. Rodzina Poszewszyński, jak wiele innych rodzin. Poznacie ją w niedzielę, poznacie ją na co dzień. Zamknijmy więc ich drzwi i wyjdźmy już z ich wnętrza. Bez nas wiele spraw nawarstwia się i spiętrza. Nawarstwia się i spiętrza.